Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 124. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym. Po pierwsze dlatego, że jest to pierwszy program w nowym roku, także życzę Wam wszystkiego dobrego i chciałam powiedzieć, że jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że jesteście ze mną już kolejny rok. To będzie kalendarzowo chyba czwarty, o ile się nie mylę. Natomiast drugi powód, dla którego jest to wyjątkowy odcinek, to to, że jest to, nazwałabym go odcinkiem Frankensteinem, ponieważ jest to sklejka trzech wywiadów archiwalnych, ale nie zrażajcie się, są to wyjątkowe rozmowy związane z dietą roślinną. Dlaczego podejmuję ten temat? Otóż mamy styczeń, mamy January, a dla wielu jest to Veganuary, czyli Vegan January, 31 dni w zasadzie, kiedy to wiele osób na całym świecie podejmuje się przejścia na próbę na dietę roślinną. I pozwolę sobie tak teoretycznie przytoczyć Wam pewne informacje, że cała akcja Veganuary od 2014 roku, czyli wtedy, kiedy została zainicjowana, zainspirowała i wspierała ponad 1 000 000 osób z 192 krajów, aby spróbowali w styczniu weganizmu. To brzmi bardzo imponująco. Generalnie Veganuary to jest organizacja non-profit, która zachęca ludzi na całym świecie do tego, żeby testowali sobie przez styczeń diety roślinnej. Co ciekawe, w 2020 roku ponad 400 tysięcy osób podjęło to wyzwanie. Także moim zdaniem jest to całkiem imponująca liczba. Dodatkowo, jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że ten ponad 1 000 000 uczestników, którzy wzięli udział w poprzednich edycjach, przyczynił się do oszczędzenia między innymi 103 840 ton CO2. To jest mniej więcej tyle, ile potrzebujemy, żeby objechać kulę ziemską prawie 15 tysięcy razy. Jest to równoznaczne z oszczędnością 6,2 miliona litrów wody, a to dla porównania jest tyle, co 500 000 spłukiwań toalety. Jakże ważna ciekawostka. I co ciekawe, Vegan Analyzer szacuje, że poprzez próbę niejedzenia mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego w styczniu uratowaliśmy ponad 3,4 miliona zwierząt. Także trochę takich danych statystycznych, żeby Wam zarysować, ile dobrego można zdziałać takim wyzwaniem. Wiele osób wie, że ja jestem na diecie roślinnej już od lat. Od ponad 5 lat, niedługo będzie 6 lat. Też bardzo wiele treści, które ja wrzucam do internetu, jest związanych z weganizmem, z dietą roślinną. Pojawiło się mnóstwo odcinków o tej tematyce, co Wam oczywiście podlinkuję w opisie. I dzisiaj postanowiłam stworzyć taki odcinek hybrydę dla wszystkich tych osób, które może już zdecydowały się podjąć to wyzwanie albo wahają się. A uwaga, moim zdaniem nigdy nie jest za późno, mimo że teraz, kiedy publikuję ten podcast, jest 4 stycznia, ale jest też poniedziałek. Poniedziałek to jest zawsze dobry czas na zmiany, a ja uważam, że na zmiany nigdy nie jest za późno. Ale zanim przedstawię Wam moich gości, chciałam tylko powiedzieć, że powodów, dla których ludzie decydują o spróbowaniu czy też przejściu na dietę bardziej roślinną, jest bardzo dużo. Ja kiedyś wymyśliłam sobie taką teorię ZZZ, czyli ziemia, zdrowie, zwierzęta. Zazwyczaj któryś z tych trzech czynników lub kilka wpływa na to, że my postanawiamy ograniczyć produkty pochodzenia zwierzęcego. Po pierwsze ziemia, czyli chodzi tutaj oczywiście o kwestie zmian klimatu, o kwestie naszej planety. To, co mówiłam na początku w kontekście oszczędzania wody czy emisji dwutlenku węgla. Druga rzecz to jest zdrowie, ponieważ mnóstwo badań potwierdza to, że roślinne jedzenie i ograniczanie produktów pochodzenia zwierzęcego ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, pozytywny wpływ na nasze zdrowie, a jedzenie tych produktów wiąże się z wieloma poważnymi chorobami cywilizacyjnymi. Także nie zawsze chodzi o to, żeby nasza dieta była absolutnie pozbawiona produktów zwierzęcych, ale te
te rośliny powinny na talerzu dominować. I to już powie Wam każdy, także jest to ogromny sukces. I ostatnie Z to zwierzęta, czyli osoby, które nie jedzą produktów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ kierują nimi pobudki etyczne. Ja należę do tych osób. Teraz oczywiście z biegiem lat mogę powiedzieć, że podpisuję się pod tymi wszystkimi argumentami, ale na pewno motorem do zmian były dla mnie zwierzaki. Więcej o mojej historii przejścia na dietę roślinną i w ogóle na weganizm możecie posłuchać, wyobraźcie sobie, w 9 odcinku podcastu. Więc to było naprawdę dawno temu i wtedy mówiłam o tym, że jestem od 5 lat na diecie... Boże, co ja mówię? Od 3 lat na diecie roślinnej. Tak, teraz jestem od 5 ponad. Także wtedy były to 3 lata i tam opowiadam Wam po prostu, jak to wszystko u mnie wyglądało, jak ten proces przebiegał. Niemniej nie chodzi o to, żeby wszyscy teraz z dnia na dzień przeszli na weganizm. Chodzi o to, żeby próbować. To nie musi być cały miesiąc, to może być tydzień, to może być jeden dzień w tygodniu, ale oczywiście byłoby super, gdyby ktoś z Was postanowił podjąć się całego veganuary. No i właśnie po to, żeby nas trochę bardziej ośmielić, żeby nas uspokoić, bo na pewno z takim wyzwaniem, czy w ogóle zmianami stylu życia wiążą się przeróżne wątpliwości, pomyślałam, że stworzę dla Was odcinek specjalny. I moimi gośćmi dzisiaj będą Marta Dymek, Iwona Kibil oraz Kasia Rećko. Zaczynamy od Marty, której chyba przedstawiać nie muszę. Marta Dymek jest autorką najbardziej znanego bloga roślinnego, kulinarnego, czyli Jadłonomii. I jakiś czas temu, myślę, że to już będzie blisko 2 lata, ale z 1,5 roku temu, miałyśmy przyjemność porozmawiać o roślinnym jedzeniu. Także ja z naszej rozmowy dzisiaj wycięłam te fragmenty, które wydawały mi się być najbardziej adekwatne i porozmawiamy o tym, czym dla Marty jest weganizm, dlaczego ludzie coraz częściej decydują się na próbowanie roślinnych dań i w jaki sposób my możemy zachęcać wszystkich wokół do próbowania potraw zrobionych bez użycia produktów pochodzenia zwierzęcego. Także jest to taki inspirujący wstęp tego odcinka. Następnie moją gościnią będzie dietetyczka Iwona Kibil, która wystąpiła w podcaście numer 5. Była też u mnie przy innej okazji i mówiłyśmy na inne tematy, ale to był jeden z pierwszych odcinków, więc tym bardziej jest to dla mnie mocno sentymentalne, bo wiem, że mnóstwo słuchaczy dołączyło na przestrzeni ostatnich lat i nie zawsze chętnie sięgamy po te archiwalne odcinki, szczególnie tak stare. Ale my z Iwoną podejmiemy temat zdrowia i przede wszystkim największych mitów diety roślinnej, tych wszystkich najbardziej problematycznych, kontrowersyjnych kwestii, czyli porozmawiamy o białku, o żelazie i o wapniu na diecie roślinnej. Dowiemy się, w jaki sposób tę dietę bilansować i skąd te składniki odżywcze czerpać. I na koniec przytoczę Wam fragment rozmowy z dietetyczką Kasią Rećko, z którą porozmawiałyśmy o tym, jak z głową przejść na dietę roślinną, więc dowiemy się, co należy jeść, jak komponować posiłki w taki sposób, żeby nasza dieta była zbilansowana, zdrowa i smaczna. Pogadamy o tym, z czego może składać się nasza spiżarnia, podamy przykładowe jadłospisy, także dużo praktycznych informacji. Wydaje mi się, że te 3 rozmowy, te 3 tematy bardzo fajnie się łączą i będzie to dobry, zachęcający starter dla wielu osób. Także moi mili, bez przedłużania zachęcam Was do wysłuchania i zaczynamy od rozmowy z Martą Dymek. Chwila. Zanim przejdziemy do tego odcinka, chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli macie ochotę zaczerpnąć nieco więcej inspiracji do roślinnego gotowania, polecam Wam zajrzeć do mojego e-booka. Mój e-book Foodbook, czyli Co gotuję każdego dnia, jest dostępny na mojej stronie karolinasobańska.com/sklep. Jest to zbiór moich ukochanych, roślinnych, prostych, zdrowych i przepysznych przepisów. I przez cały styczeń 10% ze sprzedaży w ogóle w całym moim sklepie internetowym zostanie przekazane na Stowarzyszenie Otwarte Klatki Prosto dla Zwierzaków. Ja uciekam i zapraszam do wysłuchania. Czym w takim razie jest dla Ciebie weganizm? Czym dla mnie jest weganizm? To jest bardzo trudne pytanie. Kurczę, wiesz, bo ja często słyszę to pytanie, ja często sobie sama je zadaję, jak idę spać, to myślę nad tym, co ja robię.
Trochę tak. I te odpowiedzi mi się, często zmieniają i nakładają, więc kiedy mam udzielić jednej krótkiej... Wiesz co, ona nie musi być krótka, bo na przykład dla mnie weganizm to jest tyle obszarów mojego życia. Mam wrażenie, że on wchodzi we wszystkie różne sfery i też... jest takim, można powiedzieć, z marketingu takim CSR-em, że to łączy ze sobą i te kwestie planety i etyki i zdrowia i to jest taki jeden wielki świat, mój świat, ale też świat, w którym my żyjemy, więc jakby też nie oczekuję od Ciebie jakiejś jednej odpowiedzi, tak, weganizm to dla mnie dobre jedzenie, kropka, ale może zapytam inaczej, czy u Ciebie właśnie ten weganizm jakoś ewoluował przez lata? To zacznę od tego, to faktycznie będzie chyba... bardziej składne. Na pewno weganizm u mnie ewoluował, bo myślę, że kiedy ja zaczęłam się tym zajmować, to na pewno miałam wtedy takie myślenie, jakby zaczęłam od wegetarianizmu, pewnie jak większość osób. Miałam jakiś taki swój raczej rodzaj intuicji moralnej niż jakiejś takiej pogłębionej refleksji i dopiero ta intuicja się przeradzała w jakieś szersze zainteresowanie, kiedy byłam nastolatką. To też były czasy, kiedy mało wtedy się mówiło o tym, o czym dzisiaj się mówi z kolei dużo, czyli kiedy ja zaczynałam, czymś jak jakaś ciotka własna, czy mówię, kiedy ja zaczynałam, to jeszcze ludzie nie mówili o tym, ale trochę tak było. No właśnie, że te 10 lat temu powiedzmy, nie mówiło się o jedzeniu mięsa w kontekście ekologii, środowiska, ocieplenia klimatu. To były czasy, kiedy raczej na pierwsze miejsce wysuwała się taka refleksja etyczna, czyli związana z tym, czy jak wygląda hodowla przemysłowa z samym zabijaniem zwierząt. I myślę, że to mnie zaczęło zajmować jako nastolatkę, a potem zaczęły dołączać się kolejne rzeczy. I mam wrażenie, że tak trochę też jest dzisiaj, że weganizm niezmiennie wydaje mi się, nie wiem czy najlepszą, ale na pewno jedną z najmądrzejszych, najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych ścieżek, żeby móc zrobić coś dobrego. To znaczy, wydaje mi się, że współczesny człowiek może mieć poczucie, że bardzo wiele rzeczy dookoła wymyka się spod kontroli, że z wieloma rzeczami mamy problem jako jakaś wspólnota. To może być ekologia, to może być środowisko naturalne, to mogą być zwierzęta zarówno te hodowlane, jak i zwierzęta żyjące dziko. Wiele, wiele rzeczy może nas niepokoić. I na pewno na każdą z tych rzeczy możemy podać jakieś jedno rozwiązanie lub wiele rozwiązań. Ale wydaje mi się, że niejedzenie produktów odzwierzęcych jest taką rzeczą, która w jakiś sposób może pomóc rozwiązać wiele różnych obszarów. A co więcej, wydaje mi się, że jest to sposób tak prosty, tak nietrudny teraz, że naprawdę szkoda byłoby z niego nie korzystać. No właśnie, powiedziałeś, że jest prosty, chociaż jednym z największych takich kontrargumentów weganizmu to jest oczywiście stwierdzenie, że przecież to jest takie skomplikowane i ciężkie przejść na dietę roślinną. Czy właśnie taką misją gdzieś Twojego bloga jest pokazanie, że tak nie jest, że to może być łatwe, przyjemne i no nie powiem, że bez wysiłku, ale przepyszne, użyjmy tego słowa. Myślę, że znowu z czasem zmieniały się i moje chęci i jakieś takie główne założenia w tym, co robię, bo może to tak zabrzmi śmiesznie, ale kiedy ja zaczynałam zakładać jadłonomię, czy pisać pierwsze książki, czy tworzyć pierwsze przepisy do różnych innych przestrzeni prasowych, telewizyjnych, to ja zaczynałam z takim planem. Zaplanowałam sobie te wiele lat temu, że chcę postawić wszystko na taką jedną kartę jakby życiową i zająć się tym, żeby wypromować niejedzenie mięsa. I że to będzie mój główny cel, żeby oswoić to, że mięsa można nie jeść, że mięsa można jeść mniej i że ja chcę dotrzeć z tym przekazem do jak najszerszej grupy. Więc wtedy, żeby osiągnąć ten cel, potrzebne były trochę inne strategie, metody niż teraz. Bo kilka jeszcze lat temu były to czasy, kiedy w ogóle niejedzenie mięsa spotykało się z taką dużą nieufnością. Nie istniały takie produkty gotowe, które jakoś mogły też to w jakiś sposób no, symbolizować, że to jest normalne, że mamy w sklepie bezmięsny hummus, bezmięsne jakieś danie, zupę. Więc wtedy raczej starałam się właśnie pokazać, że niejedzenie mięsa jest proste, jest bardzo łatwe, że to można tak szybko zrobić, że nic nie będzie nas to kosztować, jeżeli chodzi o takie zasoby czasowe czy wysiłkowe.
Natomiast teraz, kilka lat później, myślę, że tak dużo się zmieniło, że już właśnie mamy mnóstwo gotowych produktów wegetariańskich i wegańskich. W dyskontach mleka roślinne, w każdej gazecie kącik wegański, w telewizji programy wegańskie. Że teraz myślę, że być może inne komunikaty są potrzebne, bo już to coś już oswoiliśmy. Mhm. Wiemy już, że weganizm nie musi być trudny i że może być smaczny. Więc teraz wydaje mi się, że można, ja przynajmniej czuję, że warto, żebym się przyglądała i szukała, co jeszcze może być kłopotliwe i teraz komunikowała, czy oswajała te rzeczy, mając w pamięci to, że gdzieś jest jakiś tam mój cel. Być może to jest ten czas, żeby zachęcać do weganizmu nawet te osoby, które wcześniej się nim nie interesowały, czy o nim nie wiedziały, bo już teraz wiedzą, więc można pokazywać go z nowej, lepszej strony. Natomiast faktycznie dla osób, które z weganizmem są już za pan brat, być może ważne jest to, żeby był to sposób jedzenia coraz bardziej ekscytujący. Natomiast, no właśnie, widzisz, znowu to pokazuje, że... nie ma innego rozwiązania. Że trudno w ogóle jest mówić dla mnie o weganizmie, bo wydaje mi się, że weganizm jest raczej... raczej drogą do czegoś, jest metodą, a nie celem. Myśląc o tym, że celem jest zainteresowanie nas wszystkich losem zwierząt w hodowlach przemysłowych, czy klimatem, czy środowiskiem, czy w ogóle tym, co nas otacza. Ja o tym myślę w ten sposób, że weganizm jest właśnie metodą do tego, żeby obudzić w nas pewną wrażliwość i świadomość, a nie tym punktem dojścia. Więc w związku z tym trudno mi o tym mówić, bo mam wrażenie, że tak dużo jest różnych grup, różnych podejść. Nie jesteśmy takim monolitem jako społeczeństwo. Więc myślę, że w każdej wspólnocie, w każdej grupie o weganizmie warto mówić inaczej, uwzględniając swojego rozmówcę, czyli mówić o tym z empatią, zastanawiając się, czego ten rozmówca potrzebuje, jak go zrozumieć i dopiero wtedy... starać się o weganizmie opowiadać. Historia Jadłonomii pokazuje pewną historię zmiany społecznej, jak chodzi o niejedzenie mięsa. Na początku na Jadłonomię trafiały wyłącznie osoby, które nie jadły mięsa albo jadły wegańsko. Dlatego, że potrzebowały rozpaczliwie jakichś przepisów, inspiracji na temat tego, jak jeść na co dzień. I stopniowo pojawiały się tam pojedyncze osoby jedzące mięso, które z jakiegoś powodu chciały a to zrobić hummus, bo stał się czymś modnym, a to przyrządzić falafela, bo zaczęło się coraz więcej mówić o kuchni Bliskiego Wschodu i Izraela i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że dopiero od 4-5 lat na Jadłonomii jest tak duża grupa osób jedzących mięso i ta grupa się zwiększa i to jest dla mnie najważniejsze i najświetniejsze. Zresztą to też widać po przepisach, które są najpopularniejsze, bo niezmiennie najpopularniejsze są takie przepisy imitujące klasyczne mięsne potrawy, czyli flaczki z boczniaków, pasztety, bigos, burgery jaglane i tak dalej. I te przepisy są tak popularne i tak chętnie odwiedzane nie przez wegetarian i wegan, ale właśnie przez osoby, które jedzą mięso, ale starają się je ograniczyć. I kiedy ten raz czy dwa razy w tygodniu nie jedzą mięsa, stają przed dylematem, co zrobić tym razem i wtedy właśnie przychodzi im do głowy może jakiś kotlet, tylko skoro nie z mięsa, to z czego? Zamiennik. Dokładnie. Wydaje mi się, że taki podstawowy błąd, który popełniamy w mowie, jest dzielenie jedzenia na wegańskie i niewegańskie. Mam wrażenie, że nawet w tych czasach, kiedy były owe posty, pożywienie było pożywieniem. Dzisiaj akurat wskakiwało mięso, ale były też inne potrawy, które towarzyszyły nam na co dzień. A teraz, mimo że ten weganizm jest oswajany, nadal istnieje ten podział i ja to dostrzegam w swoim życiu na co dzień, już nie mówiąc o takich spotkaniach, dajmy na to rodzinnych, gdzie jest powiedziane, że to jest wegańskie danie. Tak, to jest ten wegański piernik. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast moja mama, która nie jest weganką, ale je wegańsko praktycznie 90% czasu, mówi wtedy, jest Wigilia, praktycznie wszystko jest wegańskie. No tak, jakby jesz pierogi wegańskie od urodzenia wujku, więc jakby zdajesz sobie sprawę, że to jest to gorsze wegańskie danie. Jakby też mam wrażenie, że jak przestaniemy to tak nazywać, to będzie nam łatwiej to oswoić, bo nawet wczoraj mój brat 17-letni, który jest od 2,5 roku weganinem, powiedział, że ja po prostu jem. Jakby nie myślę sobie, o, jem mój wegański obiad, tak? Tylko po prostu jem. I kiedy przestaniemy to gdzieś właśnie nazywać,
etykietować będzie nam łatwiej. Tutaj też zrobiłam takie mini połączenie, bo etykietowanie kojarzy mi się z Twoim wystąpieniem na kolacji w Poznaniu. I właśnie to, co powiedziałaś, też było bardzo wartościowe. Nie musimy tego podpisywać, nie musimy dawać tej etykietki. Po prostu delektujmy się tym jedzeniem. Ważne, żeby nam smakowało, żeby nam służyło, a jeżeli służy planecie przy okazji, no to super. To prawda. Myślę, że jest właśnie, że jest coś takiego, że wciąż podkreślamy, że coś jest wegańskim piernikiem, wegańskim daniem. I to myślę, że może mieć wiele różnych minusów. To znaczy, że przede wszystkim to sprawia, że osoby, które nie jedzą wegańsko, myślą sobie, aha, no to nie jest mój piernik, on nie jest dla mnie, on mnie nie interesuje, on jest jakiś, wegański, cudzy, nie mój. I to sprawia, że ta kuchnia pozbawiona produktów odzwierzęcych nie interesuje osób, które jeszcze się na tą kuchnię nie zdecydowały, więc dochodzimy do paradoksu, bo ta kuchnia nie może wyjść spoza jakby kręgu zainteresowanych, bo kiedy ciągle podkreślamy, że ona nie jest dla nich, to te osoby, słusznie zresztą, się nią nie interesują. Więc też mam takie poczucie, że gdyby o potrawach wegańskich mówić w sposób bardziej zachęcający, chociażby nie podkreślając zawsze wegańskości, ale po prostu mówić, że to jest jakiś piernik korzenny, czy podkreślać jego atuty, to może to by było bardziej zachęcające. I niekoniecznie zaczynać, że jest z pomidorów. Tak. No właśnie. Takim wytrychem też jest mówienie o kuchni roślinnej, które wydaje mi się dość skuteczne, bo dużo osób nie jest weganami, nie utożsamia się z tym, ale każdy, albo prawie każdy, kiedy słyszy, że coś jest roślinne, myśli sobie, w sumie roślinne, chciałbym jeść więcej warzyw, dobrze jest więcej warzyw i tak dalej. I myślę, że podobnie jak z etykietami o na tymi, które nakładamy na jedzenie, jest z tymi, które nakładamy, jak powiedziałaś, na ludzi. To znaczy, że ja ciągle mam taką refleksję, że powinna stać się drugorzędna kwestia tego, kto jest weganinem, a kto nie jest. Pierwszorzędna powinna stać się kwestia własnych motywacji i tego, dlaczego ktoś postanawia ograniczyć jedzenie mięsa albo z niego całkowicie zrezygnować. Bo jeżeli ktoś ma taki namysł, że jest dla niego istotna hodowla przemysłowa zwierząt albo właśnie kwestie klimatu czy środowiska i z tego powodu chce to ograniczać, to wydaje mi się to niesamowicie wartościowe i to ta motywacja jest istotna. A nie to, że ta osoba nie może nazwać się weganinem. Bo jeżeli ktoś je wegańsko od 2 tygodni, bo akurat taka była w jego otoczeniu moda, a nie idzie za tym jego autentyczne zaangażowanie w ten temat i przejęcie, to trudno byłoby mi myśleć, że ta postawa jest bardziej wartościowa, bo jest kompletna tylko w formie jakichś zachowań, jakichś aktów, a nie ma za tym jakiejś takiej własnej, pogłębionej wrażliwości. Niezależnie od tego, z jakiego powodu próbujecie diety roślinnej, wydaje mi się, że wiele z nas na początku ma pewne obawy co do tego, skąd czerpać składniki odżywcze i czy rzeczywiście nie nabawimy się jakichś niedoborów. Dlatego na te wszystkie pytania odpowie dietetyczka Iwona Kibil i mam nadzieję rozwieje wątpliwości wielu z nas. Mam wrażenie, że z dietą wegańską czy też roślinną, chociaż pewne osoby mogą powiedzieć, że to jest mała różnica, ale to nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Jest związanych wiele kontrowersji, to na pewno, ale też są to straszne mity, są to rzeczy, które przekazywane z ust do ust sprawiają, że wiele osób uważa, że dieta roślinna jest istnym szaleństwem i dla zdrowia nie jest wskazana. Co oczywiście, jak wiemy my i jak wiedzą, mam nadzieję też nasi słuchacze, nie jest prawdą. A mogę zacząć od tego, że od tych mitów jeszcze z dietą roślinną, że tak naprawdę ta dieta może być zdrowa, a może być też bardzo niezdrowa. Wiadomo, są stanowiska organizacji dietetycznych i też można się na to powołać, ale też nawet w tych stanowiskach zawsze są informacje, że ta dieta musi być odpowiednio zbilansowana. No, weźmy pod uwagę taką tradycyjną dietę. Ona też może być, też zdrowa, może być niezdrowa, może być zdrowa. To w zależności od tego, jakie tam są składniki, jak to jest dopasowane do danej osoby. No i z dietą wegańską jest właśnie tak samo. Jak coś jest wegańskie, to nie znaczy, że od razu jest zdrowe. I ja obserwowałam przez lata właśnie ten trend. I to jest tak, że jak zostałam weganką, to nie było jeszcze takie modne. I wtedy ta dieta była bardzo uznana za taką bardzo niedoborową, niezdrową, że wiele osób miało wątpliwości co do stosowania tej diety. A teraz, jak mamy coraz więcej restauracji, coraz więcej produktów, ja zauważam też, że właśnie ludzie myślą, że jak ktoś jest na diecie wegańskiej, to znaczy, że jest super zdrowy. W ogóle to się wszystko odwróciło całkowicie. No ale tak jak mówiłaś, że nie musi tak wcale być.
To w zależności od tego, jakie mamy produkty w diecie. Plus jest taki, że wielu producentów żywności teraz stara się robić tą żywność bardziej zdrową. Więc tutaj może w przyszłości też będzie jeszcze łatwiej osobom, które przechodzą na weganizm. Powiedziałaś pełnowartościowe białko, to też jest bardzo ważny temat. Bardzo dużo osób, powiedziałabym nawet specjalistów odżywienia, twierdzi, że nie ma pełnowartościowego białka na diecie roślinnej. Czy możemy wyjaśnić, że to w ogóle nie jest prawda? To jest tak, że soja ma bardzo dobry komplet aminokwasów. Podobnie komosa ryżowa, tylko że komosa ryżowa trzeba dużo jej, no więcej jej zjeść niż soi. Ma dobry komplet aminokwasów. No ale nie jest też tak, że jemy tylko soję, prawda? Nie jemy w posiłku tylko kostki tofu. Jemy zawsze z czymś. Na przykład jemy burgera z fasoli z ryżem, z sałatką czy z brokułem. I w ciągu dnia mamy mnóstwo takich różnych posiłków. Nawet jeżeli jemy zwykły hummus, to jemy z pieczywem, albo, nie wiem, z warzywami i zawsze te aminokwasy się połączą w posiłku. To nawet nie musi być tak, że te aminokwasy się łączą w jednym posiłku, bo wystarczy, że się połączą w ciągu 24 godzin. I wtedy też już to jest wystarczające, oczywiście. Ale no raczej nie ma możliwości, żeby tego nie połączyć w jednym posiłku. No trzeba by było naprawdę mieć bardzo monotonną tą dietę. A dla organizmu jest najważniejsze to, żeby dostarczyć aminokwasów do syntezy białka. No nie jest ważne, czy to dostarczymy z kotleta, czy z soczewicy. No wiadomo, że będzie tam mniejsza trochę dostępność, ale nie jest tak, że nie jemy tych produktów, jemy je. No, ważne jest, żeby po prostu te nasiona strączkowe się w diecie znalazły jako źródło białka. Ale co trzeba łączyć z czym? Jest jakaś taka złota zasada, żeby to ułatwić osobom, które się po prostu martwią o to białko w swojej diecie? To znaczy najważniejszym aminokwasem w diecie wegańskiej, takim ograniczającym, dlatego że jest go najmniej ogólnie w produktach roślinnych. Znaczy może nie najmniej, tylko to jest tak, że jest niewiele produktów roślinnych, które mają więcej tego aminokwasu, a cała reszta ma mniej. I to jest lizyna. I to jest taki aminokwas ograniczający. On normalnie występuje w mięsie, w jajach, w nabiale, a w diecie roślinnej, w roślinach strączkowych i w orzechach. Więc te produkty na pewno powinny się znaleźć w ciągu dnia. Dla takiej osoby dorosłej to będzie tak szklanka ugotowanych nasion. Może być trochę więcej, w zależności od tego, ile też jest orzechów w diecie. I to musi być oczywiście w diecie połączone z jakimiś innymi produktami. Mogą to być warzywa, mogą to być kasze. Tam są inne aminokwasy, które też są potrzebne, ale ja już bym się nie obawiała o tamte aminokwasy, bo po prostu one są rozproszone w różnych produktach i chyba ktoś naprawdę niedożywiony, ktoś, kto naprawdę ma tą dietę niskokaloryczną, tylko by nie dostarczył odpowiedniej ilości w ciągu dnia. Czy weganie powinni martwić się mimo wszystko o niedobory białka? Myślisz, że jednak jest to w jakiś sposób wytłumaczalne, że ludzie zwracają uwagę na to, że weganie mają tego białka za mało, czy to też jest rozdmuchany problem? Ja powiem, jak to wygląda w praktyce, jak to widzę wśród swoich pacjentów. To jest tak, jeżeli jest kaloryczność diety odpowiednia, to z reguły tego białka jest wystarczająca ilość w diecie, chyba że z jakiegoś powodu nie ma faktycznie nasion strączkowych, bo tak się oczywiście zdarza. Natomiast dieta roślinna ma to do siebie, że ma dużo błonnika, więc my jemy duże porcje, ale te porcje są tutaj, tam jest dużo błonnika, więc się szybko najadamy też i czasami możemy mieć tą dietę niskokaloryczną i nie wiemy o tym. Jeżeli tak jest i jest mało właśnie tych produktów dostarczających białka, to faktycznie może być tutaj problem z dostarczeniem tego aminokwasu lizyny. I zdarza to się czasami. Widuję takie jadłospisy, albo na przykład jadłospisy takie bardzo monotonne, gdzie jest kasza jaglana od rana do nocy, albo banany, koktajle bananowe na śniadanie, kasza jaglana na kolację i tak dalej, albo mało w ogóle jedzenia w ciągu dnia. Ale też zdarzają się takie jadłospisy, powiedzmy surowe albo takie trochę dziwne diety, gdzie faktycznie są te niedobory i to duże, i to nie tylko białka. Wspomniałaś żelazo, czyli to jest kolejny gorący temat roślinny, ponieważ bardzo wiele osób martwi się, że weganie zachorują na anemię i że tego żelaza nie są w stanie sobie dostarczyć odpowiednio dużo i że nie ma w ogóle źródeł żelaza. Gdzie znajdziemy w diecie roślinnej żelazo? No, oczywiście w diecie roślinnej w ogóle jest bardzo dużo żelaza, to chciałam powiedzieć, i znajdziemy w pełnoziarnistych produktach zbożowych, znajdziemy w nasionach strączkowych, znajdziemy w orzechach, w zielonych warzywach. Ogólnie, jeżeli jemy takie produkty nieprzetworzone, to mamy tam bogactwo żelaza. Problem jest taki, że to żelazo jest, no tak jakby nie jest taką formą dostępną dla organizmu, musi się zmienić w formę dostępną, czyli w żelazo chemowe. No i takim czynnikiem redukującym jest między innymi witamina C. Dlatego trzeba pamiętać, że jak ktoś ma niedobór żelaza, to w każdym posiłku musi się znaleźć również witamina C. Czyli owoce lub warzywa, nie suplementy. No i po prostu, jeżeli takie posiłki będą z żelazem, z witaminą C, to powinny być dobrze tutaj przyswajalne. Ale też chcę zauważyć, że we wszystkich takich dużych badaniach naukowych z wegetarianami,
Wykazano, że wegetarianie mają większą ilość żelaza w diecie niż osoby na diecie tradycyjnej. Ogólnie jemy tego żelaza więcej. Mamy za to niższe zapasy żelaza w organizmie. No, związane jest to właśnie z biodostępnością tego składnika, że jest niższa biodostępność tego żelaza niechemowego, czyli roślinnego. Ale z drugiej strony, jeżeli my mamy niższe zapasy też tej ferrytyny, czyli tego żelaza w organizmie, to też w badaniach wiązało się z niższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego. Więc mamy tutaj też taki plus. Ale ile tych produktów bogatych w żelazo należy jeść, żeby wystarczyło nam to na cały dzień? Pytam cię już kolejny raz o takie bardziej, o takie konkretne zobrazowanie tego, bo myślę, że to jest użyteczne dla naszych słuchaczy. Ile mam zjeść tych warzyw i ile do tego mam dodać tych produktów bogatych w witaminę C, żeby mieć ten poziom w porządku na dany dzień? Nie mogę tak konkretnie powiedzieć, bo trzeba by było to przeliczyć i dopasować do zależy wieku. Zależy od wagi, wieku i tak dalej. Tak, ale tak mniej konkretnie, jak mogę powiedzieć, to tak. Przede wszystkim najlepiej, jeżeli w każdym posiłku będzie coś z żelazem, czyli może być to soczewica do obiadu, załóżmy z kaszą gryczaną, to też tam będzie oczywiście żelazo. Jeżeli wybieramy chleb, no to wybierajmy razowy na zakwasie. Ale to też trzeba zawsze dopasować indywidualnie, bo są osoby, które nie będą tolerować tego razowego na zakwasie, to może wtedy już bułka grahamka będzie lepszym wyjściem niż taka zwykła bułka bagietka, czy tam kajzerka. I co tutaj jeszcze? Płatki owsiane. No to wiadomo, wybieramy te płatki owsiane górskie, a nie błyskawiczne. Może być komosa, może być... ogólnie im mniej przetworzone te produkty, tym lepiej. Więc na przykład płatki, kasza jaglana będzie trochę lepszym wyjściem niż te płatki jaglane. No ale też płatki jaglane nie będą jakąś tragedią tutaj, więc będą lepsze niż kuskus, załóżmy. Więc nie wiem, z tymi produktami, które dostarczają żelazo, nie wiem, może ci podeślę jakąś tabelkę, żebyś miała i mogłaś sobie to wstawić. No bo tak, tutaj jest... Chętnie. Tak, bo tutaj jest dużo tych produktów. Trzeba pamiętać o tym, że witamina C, no najlepiej, jeżeli będzie w każdym posiłku, ale to nie musi być jakaś super duża porcja. Wystarczy już 50 mg witaminy C, czyli na przykład jak mamy owsiankę, to możemy dodać jedną kiwi, możemy dodać ćwiartkę pomarańczy, jedną mandarynkę i to już naprawdę wystarczy. I najczęściej te owsianki są z bananem, ale do tego banana można jeszcze dodać to kiwi i będzie wtedy lepiej przyswajalne, dlatego że banan akurat nie ma niestety witaminy C. Jeżeli my na przykład mamy owsiankę z orzechami, z rodzynkami, no rodzynki to są suszone owoce, czyli też ta witamina C już tam jej nie będzie, to musimy dodać jakiś świeży owoc. I do tego możemy dodać czy truskawki, czy kiwi i to jest już dobre, bardzo dobre źródło tego składnika, żelaza. Jesteśmy przy drugim składniku, a mnie się już nasuwa taki wniosek, że przede wszystkim... Urozmaicać na pewno. No wiesz, podstawa ogólnie to jest, żeby to była dieta oparta na produktach nieprzetworzonych. Czyli można powiedzieć, że nie taka super, że taka dieta wegańska to raczej nie, bo dieta wegańska to mogą być chipsy, frytki, chociaż uwielbiam frytki. Wczoraj jadłam na kolację. Ale tak, ja wczoraj jadłam na kolację, muszę się przyznać. Ale wiesz, to jest tak, że jeżeli już wybieramy jakiś produkt przetworzony, załóżmy te frytki, to dorzućmy do tego coś zdrowego. Zróbmy na przykład kotleta z cieciorki. Chipsy z jarmużu. Tak, albo na przykład kotlet z cieciorki, jakaś sałatka do tego może być. I wtedy już mamy mniej przetworzony posiłek. Gorzej, jeżeli to są frytki z ketchupem. I już. Chyba, że domowy ketchup, to jeszcze jakiś sos pomidorowy bardziej. Może coś się da jeszcze naciągnąć. Chociaż ten ketchup to nie jest aż taki tragiczny. Kolejna rzecz bardzo ważna to to, że weganie mają dziury w kościach, które się łamią i na starość wszyscy mamy osteoporozę, czyli wapń. Jak to jest z tym wapniem i dlaczego wcale pij mleko, będziesz wielki, nie do końca jest zgodne z prawdą? Bo to jest taki temat, który mnie osobiście frustruje, że za każdym razem, jak próbuję też wyjaśnić swoje powody, dla których ja uważam, pomimo, że jestem weganką jakby ideologiczną, to zdrowie i dietetyka też mnie bardzo interesują i też wiadomo, że w tych wszystkich dyskusjach ludzie pytają, ale jak ty funkcjonujesz bez tego mleka, bo przecież musisz mieć mocne kości, a twój brat to już w ogóle połamie się za chwilę. Zresztą złamał sobie palce w zeszłym tygodniu, więc to już w ogóle nikt nie pozostawi na nim suchej nitki. Ale powiedz mi, czy to mleko rzeczywiście jest aż tak niezbędne i czy ono jest tak bardzo dobre dla tych naszych kości, czy my weganie damy radę bez... złamań na starość przynajmniej. Weźmy przede wszystkim to, że dla zdrowia naszych kości jest ważne dużo składników, nie tylko wapń. I wapnia nie musimy dostarczać tylko z mleka. Możemy dostarczyć z innych produktów. To zaraz będę mówić, z których produktów. No mleko też samo w sobie nie jest jakieś tragiczne, jeżeli ktoś jest na diecie wegetariańskiej i nie ma podstawy, znaczy i podstawą diety nie jest to mleko, tylko z jakimś tam niewielkim dodatkiem. Ale weźmy pod uwagę to, że jest mnóstwo różnych produktów dostarczających wapnia.
Tylko problem jest taki, przynajmniej ja tak widzę wśród swoich pacjentów, że niestety jest ciągle za mało tego w diecie. Ale zaraz powiem więcej na ten temat. Mamy kilka czynników ważnych. Mamy ważny wapń, mamy witaminę D ważną, mamy potas, magnez, fosfor, stosunek fosforu do wapnia, stosunek kwasu szczawiowego do wapnia, ruch, czyli aktywność fizyczna, hormony, to wszystko jest ważne w przypadku kości. Nie można tylko do wapnia tego sprowadzać, bo to naprawdę nie jest tak. To tutaj geny, wszystko ma tutaj znaczenie. Co do tego wapnia w diecie roślinnej. Oczywiście mamy wspaniałe zamienniki mleka, czyli mamy napoje roślinne wzbogacone w wapń. Wiele osób unika takich napojów ze względu na to, że w tych napojach są jakieś tam emulgatory czy jakieś dodatki. No ale weźmy pod uwagę to, że taki napój to jest głównie woda. Gdzieś tam 8% to jest soja, czy migdały, czy coś tam innego. To jeżeli 8% to są migdały, to jaki procent jest tego emulgatora? I w ogóle czy jest w ogóle sens się tego obawiać. Wiele osób kupuje takie bio napoje, które mają jak najkrótszy skład, czyli na przykład woda, ryż, nie wiem, coś tam jeszcze, jakiś dodatek. No to też jest według mnie bez sensu, no bo taki napój kosztuje 12 zł, a tam nawet nie ma wapnia w środku, w tym tak, napoju. Tak, bo to nie jest fortyfikowane. Tak, nie jest fortyfikowane, więc jeżeli my kupujemy taki napój, no to kupujemy za 12 zł wodę, tak naprawdę, ale bio. Biowodę z 8% bioryżem. Weźmy pod uwagę to, że takie napoje roślinne są świetnym zamiennikiem mleka krowiego, dlatego że biodostępność wapnia z takiego napoju jest taka sama, czyli około 30%. No troszeczkę mniej niż 30, ale można to porównać, że mniej więcej jest właśnie podobna biodostępność. Więc jeżeli my sięgamy w ciągu dnia, chociaż mamy jedną szklankę takiego napoju, sięgamy po to, to mamy już naprawdę 1/3 zapotrzebowania dziennego wapnia. Osoba dorosła powinna spożywać 1000 mg, ale weźmy pod uwagę to, że też w wodzie jest bardzo dużo wapnia. To w zależności od tego oczywiście, jaką mamy wodę. Czy jest średnio zmineralizowana, czy jest nisko zmineralizowana, czy jest wysoko zmineralizowana, ale nawet te wody takie z filtra, z kranu w domu będą miały jakąś zawartość wapnia. Więc myślę, że w ciągu dnia, jak my gotujemy na tej wodzie i pijemy sobie taką wodę, to z 200 mg jak nic mamy chociażby z tej wody, dodatkowo 800 mg trzeba dostarczyć. Jak mamy szklankę takiego napoju roślinnego z wapniem, to jest już około 300 mg. Jak zjemy sobie trochę tofu, załóżmy 100 gramów, to też już około 200 mg wapnia jest, ale to nie jest konieczne, żeby też w ciągu dnia codziennie było tofu. Możemy wybierać na przykład migdały, czy sezam, czy mak, tylko że trzeba pamiętać, że tutaj biodostępność wapnia z tych składników jest trochę mniejsza, około 15%, więc to jest połowa tego, co jest ze szklanki takiego napoju wzbogaconego. Ważne, żeby sięgać codziennie po zielone warzywa, szczególnie te, które mają wysoką biodostępność wapnia, czyli na przykład kapusta, jarmuż, brokuły, kapusta pak choi może być, nawet takie sałaty będą coś tam miały, tylko że będą trochę mniej miały wapnia niż inne. Niż te inne zielone, które wymieniłam wcześniej. Ale brukselka, fasolka szparagowa, kapusta pekińska. Uwielbiam wszystkie. Mamy taki wybór tych produktów. Możemy każdego dnia mieć w zasadzie co innego w jadłospisie. Przynajmniej jedna porcja powinna się pojawić, a jak będą dwie porcje, to super, bo biodostępność wapnia z tych produktów... Ile to jest porcja? Bo mi to zawsze... To, że będzie szklanka takich... Tak, szklanka. I to jest tak, że biodostępność wapnia z tych produktów jest nawet 40-50%, więc to jest więcej niż z mleka, ale weźmy pod uwagę to, że tam jest mniej wapnia i trzeba większe porcje zjeść, żeby dostarczyć taką samą ilość, więc trzeba na przykład zjeść całego brokuła, żeby dostarczyć tyle wapnia, co w tej szklance napoju roślinnego. Ogólnie uważam, że nie ma problemów z wapniem w diecie roślinnej, szczególnie teraz, kiedy tych napojów jest coraz więcej i tych różnych takich zamienników produktów mlecznych. Tylko problem jest taki, że jest za dużo, przynajmniej ja tak widzę, za dużo tych przetworzonych rzeczy w jadłospisach, a za mało tych, no za mało jest takich bardziej wartościowych, jak na przykład właśnie te zielone warzywa. Częściej jednak ludzie sięgają po jakieś przetworzone rzeczy, wafle ryżowe, z jakimiś pastami kanapkowymi. Wafle z humusem. Tak. Wafle z humusem, no tak, ja ale to tak. Uwielbiam, ale wiem, że to niewiele wnosi, jeżeli chodzi o te wartości odżywcze. Teraz, kiedy wiemy, że dieta roślinna ma sens, że dieta roślinna jest zdrowa, mam wrażenie, że czas porozmawiać o kwestiach nieco bardziej praktycznych, czyli o tym, jak jeść, co kupować, jak komponować posiłki, jak powinien wyglądać nasz talerz. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Kasią Rećko tylko ułatwi Wam życie podczas tego roślinnego wyzwania, bo jest to znacznie prostsze niż nam się wydaje. Załóżmy, że chcę przejść na dietę roślinną. Jestem mięsożercą, jem nabiał i pojęcia nie mam, co wrócić do garnka. Jakie są twoje takie porady na start? Jak przygotować się? Myślę, że warto byłoby najpierw zrezygnować z samego mięsa.
żeby się może aż tak nie rzucać bez pomocy dietetyka na od razu zamienianie wszystkiego i wyrzucanie wszystkiego, bo pamiętam zresztą, jak sama zostałam w końcu z niczym i nie wiedziałam do końca, co jeść. Tak. Co prawda właśnie ja w końcu zdecydowałam się zostawić jajka i przez jakiś czas jadłam te jajka, a nabiał już odstawiłam w sumie przed mięsem. No i ja takiej osobie radziłabym właśnie, żeby próbować zamieniać dania, które jedli do tej pory, załóżmy jakieś 4-5 najczęściej robionych dań, próbować weganizować, czyli na przykład zamieniać, nie wiem, kurczaka w jakimś sosie, powiedzmy, nie wiem, jakieś leczo takie z podsmażonym kurczakiem, nie wiem, czy takie, już nie pamiętam, co się je. Powiedzmy, zamieniamy na cieciorkę. Nie wiem, spaghetti można zamienić na czerwoną soczewicę, która bardzo szybko się robi i mi się wydaje, że to nawet szybciej niż podsmażanie mięsa i tak dalej. Więc przede wszystkim jakby próba weganizacji takich dań. Jeśli chodzi o nabiał, to oczywiście odradzam zamienianie sera żółtego na takiego zwykłego, na ten wegański, ponieważ, no, nie oszukujmy się, ale on jest bardzo przetworzony, zazwyczaj jest na bazie oleju kokosowego, który wbrew pozorom nie jest zbyt zdrowy. Więc to są takie podstawy. Na pewno, jeśli chodzi o mleko, bo to wiele osób robi taki błąd, że odstawiają mleko i nie mają żadnego wapnia w diecie prawie. Więc warto od razu jakby zastosować te mleka roślinne, które są wzbogacane wapniem. Też trzeba zwrócić na to uwagę, bo niestety nie każdy jest. Wiesz, dodajmy, że nie ma w tym nic złego, że ten wapń jest dodany, bo często do nabiału też jest dodawany. Tak. Dokładnie. I no, niektórzy, właśnie to są osoby najczęściej czerpiące wiedzę z internetu, niektóre osoby myślą, że to jest już coś sztucznego, że to jest sztuczne i niezdrowe jest takie mleko wzbogacane wapniem, więc robią to mleko sami. No ale niestety, jak zrobimy mleko, nie wiem, z wyrek kokosowych, czy tam z migdałów, no to tego wapnia tam prawie nie będzie. Przynajmniej no, w mleku kokosowym, takim samorobionym, to na pewno. W migdałowym jakieś śladowe ilości, bo coś tam w migdałach mamy. No więc zdecydowanie nie jest to tego warto. Oczywiście można samemu wzbogacać, ale to znowu jest kolejna praca. Wydaje mi się, że nie warto. Jeśli to ma być szybkie, po prostu nieuciążliwe dla nas. Kolejną rzeczą, którą warto wprowadzić, są na pewno orzechy i nasiona. Nie rzucałabym się tutaj od razu na wszystkie super zdrowe oleje, prawda, bo teraz mamy tego dużo w sklepach i zazwyczaj też są źle przechowywane, więc raczej kierowałabym się ku pestkom, orzechom, żeby mieć jakieś zdrowe źródło tłuszczów. No i oczywiście coś z kwasami omega-3, więc warto włączyć tutaj nasiona chia, siemię lniane, świeżo mielone nasiona chia, namoczone przez przynajmniej jakieś 4 godziny, więc to jest to. Oczywiście, jeśli chodzi o węglowodany, to lepiej, żeby te kasze, ryże, makarony były z pełnych ziaren. Oczywiście to jest wtedy więcej błonnika, tak? Jemy, jeśli dodamy do kasz czy makaronów więcej, dodamy jeszcze strączki, to mamy wtedy bardzo dużo błonnika. Dość szybko się tym najadamy. I oczywiście czasami może to być efekt korzystny, bo jak jesteśmy szybciej najedzeni, to jemy mniej i chudniemy, ale nie zawsze. I czasami wychodzi, że takie osoby jedzą bardzo mało kalorii i przez to mają niedobory. Więc też trzeba się na tym skupić, żeby już nie przerzucać się na wszystko zdrowe, że czasami można zjeść, nie wiem, makaron niekoniecznie brązowy, ale do tego, żeby były te strączki, żeby po prostu zrobić to z głową, tak? No właśnie, bo powiedziałaś tutaj o bardzo wielu cennych wskazówkach, ale odnoszę wrażenie, że dla osób nowych w temacie może to być nadal bardzo dużo nowych informacji na początek, więc jakby taka główna zasada, którą wspomniałaś na początku, to jest to, żeby zamienić swoje ulubione potrawy na ich wegańskie wersje. Czyli żeby nie spędzać po prostu godzin nad planowaniem jadłospisów, tylko mieć tę bazę kilku potraw i się ich trzymać, a potem wiadomo, jak wejdziemy w taki nawyk, możemy sobie zawsze kolejne danie zweganizować i wtedy też urozmaicić jakoś tę dietę. Mogłabyś spróbować zaproponować nam jakiś przykładowy jadłospis na jeden dzień? Taki najprostsze,
roślinne rozwiązania dla osób, które nie mają może jakiejś fantazji i czasu, żeby za bardzo kombinować. I są zdrowe. Tak, jednocześnie, żeby były zdrowe, ale też, wiesz, zależy też, z jakiego powodu ktoś przechodzi na weganizm i wiele osób chętnie kupi na przykład ten zamiennik sera na początek, bo po prostu jem kanapkę z serem, więc kupię sobie ser. Ja uważam, że na początek to też jest nawet spoko, żeby gdzieś tam oswoić się z tą dietą roślinną, ale załóżmy, że chcemy od razu być zdrowi, ale też nie komplikować sobie życia, to co byś zaproponowała na taki jeden dzień jedzenia? Więc tak, na śniadanie mogłaby być owsianka. Klasyk. Tak. Owsianka na mleku na przykład sojowym, czy owsianym, oczywiście wzbogaconym w wapń. Do tego jakieś zdrowe źródło tłuszczów, czyli na przykład migdały. Do tego jakieś owoce jagodowe najlepiej, bo warto je spożywać przynajmniej kilka razy w tygodniu. Więc załóżmy, że nie wiem, mrożone borówki czy maliny. Teraz mrożone oczywiście. Do tego może być jeszcze jakiś owoc. Tak, załóżmy banan, żeby było bardziej słodko, jeśli ktoś potrzebuje, w zależności od kaloryczności diety. Na drugie śniadanie, na przykład do pracy, można wziąć kanapkę, na przykład z humusem, albo jeśli lubiliśmy ten żółty ser, to może właśnie nie zamiennik sera, a tofu. Mhm. Na przykład tofu wędzone jest całkiem smaczne i wiem, że mięsożercom smakuje. Więc jest pyszne. Można... Dobre jest tak. To z Lidla, które jest wędzone w całości. Ono jest takie dobre. Tak, jest pyszne. Więc może taką kanapkę z dużą ilością zieleniny, oczywiście z jakąś papryką. Zielenina, pomiarem. Czyli na przykład sałata, rukola, tak, rozponka. Tak. Te rzeczy powinniśmy jeść przynajmniej dwa razy dziennie, bo on tam jest i wapń, i oczywiście witaminy i składniki mineralne. Więc tutaj kanapka, tak? Dalej na obiad, niech będzie to spaghetti, tak? Czyli spaghetti na jakimś oczywiście najlepiej zdrowym makaronie. Jaki polecałabyś najbardziej? Jest taki chyba w większości marketów teraz 100% pszenicy durum. On jest taki właśnie lekko brązowy. Mam wrażenie, że jest teraz lepszy, że kiedyś był taki rozpadający się ten makaron brązowy i sama te go zdrowsze nie lubiłam. Makarony zaczęły być naprawdę smakowite. Są takie zbite i fajne. Oczywiście są też te ze strączków soczewice czerwone. One czerwane. Są przodowe. To już w ogóle można super. Mieć dwa w jednym. Tak, dokładnie. Na przykład, jeśli ktoś się boi, że przejdzie na większą ilość strączków i będzie miał wzdęcia czy jakieś tam inne problemy, to oczywiście można zrobić... jakby nie dodawać normalnych strączków, czy tylko dać te makarony. One są wtedy lżej strawne, bo są robione z mąki, także tamtych substancji, które powodują te wzdęcia, będzie mniej. Oczywiście do takiego obiadu też zielenina, czyli najlepiej na pół talerza taka zielona sałatka, czyli ze dwie garści na przykład roszponki, czy rukoli, czy jakieś mieszanki. I do tego warzywa bogate w witaminę C, załóżmy papryka, pomidor. Do tego może być jakiś dressing taki niskotłuszczowy, ale nie musi. Może być znowu na przykład posypane to jakimiś pestkami. Więc... Ja na przykład bez dressingu to nie dam rady. Ja uwielbiam dobre sosy, na przykład na bazie tahini, bo wtedy jest chyba takie dobre rozwiązanie, nie? Bo wtedy nie lejesz tego oleju niepotrzebnie, ale tahini jest tłuste, ale przy okazji zdrowsze. Tak, więc jak najbardziej może być. Ale też oliwa, przepraszam, że ci przerwę, ale też nie chcę, żebyśmy tutaj mówiły, że nie, oleje są złe, bo jeżeli ktoś lubi oliwę z oliwek, może sobie taką chyba poleć, nie? Tak, dokładnie. I oczywiście, żeby to nie było za dużo, bo czasami to jest tak, że właśnie to ja sobie poleję i to jest wtedy taki chlust. Więc raczej myślę, że tak jedną, dwie łyżki, w zależności też kto ma jakie zapotrzebowanie. No i dalej, jakaś przekąska. Robimy 5 posiłków, rozumiem. Tak, robimy taki standard. Tak, więc dalej na przykład, żeby to było proste, to garść orzechów, załóżmy włoskich, a do tego pomarańcza. Więc to już jest takie proste, ale może być też na przykład deser chia, czyli te chia zalane mlekiem, z dodatkiem wapnia i do tego jakiś owoc wkrojony. No wtedy to jest takie jeszcze bardziej zdrowe, bo mamy to źródło tych kwasów omega-3. Więc tak, myślę, że tutaj mam takie dwie propozycje, prostszą i trudniejszą. No i na kolację myślę, że jakaś sałatka, która będzie zawierała i zieleninę, i strączki, i jakąś kaszę. Jeśli nie kaszę, to na przykład pieczywo do tego, grzanki na przykład z chleba żytniego. Oczywiście jakieś źródło tłuszczu, więc znowu albo jakiś fajny dressing, albo pestki czy orzechy.
No i tak, żeby tej zieleniny było na pewno dużo, więc jakby te warzywa musimy się skupić, żeby w tych posiłkach wytrawnych, żeby one były bazą, tak? Żebyśmy zawsze widzieli, że tam jest zielono i wtedy będziemy wiedzieć, że jakby podstawy mamy dobre i później można budować to dalej, czyli dawać trochę strączków, trochę tych węglowodanów złożonych, czyli właśnie pieczywa czy kaszy. No i właśnie, dodatki. Nawiązałaś do tego, o co chciałam z ciebie zapytać, czyli jak skomponować taki posiłek idealny. Mhm. Bo też mam wrażenie, że są dwa typy ludzi. Uwielbiam moje teorie klasyfikowania społeczeństwa, ale mam wrażenie, że są osoby, które lubią zjeść konkretną potrawę na obiad. Jest to jakiś przepis przemyślany, typu lasagne, albo jakiś makaron, albo jakieś kotlety. A są osoby, które tworzą taki miszmasz, czytaj ja. Czyli po prostu lubią mieć takie kilka grup składników, z których czerpią i wtedy tworzą taką miskę szczęścia i zdrowia. I co twoim zdaniem powinno się znaleźć w takiej optymalnej misce i ile to powinno być też, to jest ważna kwestia, ile właśnie powinno być tych składników. Jaka część dania powinna składać się na przykład właśnie z tłuszczu, albo ile powinno być tej zieleniny? Powiedzmy, że mówimy o takim dość dużym, okrągłym talerzu. Tak. Więc zielenina to około 50%, tak, ta sałatka. Objętościowo oczywiście, nie wagowo, bo byśmy mieli sałatę. Tak, pół talerza, tak. Do tego 1/4 tych strączków, czyli załóżmy, nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak taki trochę bowl, no to załóżmy, tak, że tam nie, po prostu fasola czerwona, czy cokolwiek innego. I do tego węglowodany, czyli załóżmy kasza, czy makaron, czy ziemniaki też jak najbardziej. I do tego tłuszcze, czyli około 1-2 łyżek łącznie, więc jeśli załóżmy łyżka poszła do dressingu, to jeszcze jak chcemy dodać jakieś orzechy czy pestki, to 1 łyżka, czyli łącznie około tam 30 gramów. Więc to są takie podstawy, tak? No i oczywiście do tej zieleniny, żeby tam były jakieś warzywa różne, tak? Różnokolorowe, im więcej kolorów jemy, tym lepiej, bo to są różnego typu substancje aktywne, które mają różne funkcje w organizmie. To już byłoby długo, żeby się nad tym rozwodzić, aczkolwiek im kolorowiej, tym lepiej. Ale też powiedziałabyś, że warto jest urozmaicać? Bo czasami popadamy w rutynę. Ja wielokrotnie się na tym złapałam, że jem codziennie przez tydzień to samo, a gdzieś coraz więcej czytam, że warto rotacyjnie te składniki dobierać. Tak, oczywiście, no bo wszystkie kasze takie oczywiście gruboziarniste są zdrowe i mają dużo różnych składników i witamin, natomiast każda ma jakiś tam inny ich profil, tak, więc warto je wymieniać. Tak samo z warzywami, albo mają jakieś tam inne te substancje bioaktywne, albo mają więcej lub mniej błonnika, może być błonnik rozpuszczalny, może być nie, więc jak najbardziej każdą rzecz warto wymieniać. Tak samo strączki, tak. Może nie codziennie fasola, bo jest ciężkostrawna, ale właśnie raz jeść, ogólnie jeśli chodzi o lżej strawne strączki, to jest soczewica i ciecierzyca. Więc szczególnie na początku polecałabym te dwa rodzaje, więc warto wymieniać, tak? Człowiek, ja uważam, że w ogóle ten pomysł z makaronami ze strączków to jest coś genialnego, tak, bo też czasami odtwarzamy jakiś przepis, dajmy na to, jest to roślinna carbonara. I tak nam nie pasuje, żeby tam te strączki dodawać, tak zasypywać to ciecierką, albo właśnie robimy jakiś inny sos. I miło jest móc ukryć te strączki właśnie pod postacią tego makaronu, a też co jest dobrą wiadomością, on nie jest wcale taki drogi. Tak, bo te ceny rzeczywiście spadły, jeżeli chodzi o takie bardziej delikatesowe zawczasu produkty i można spokojnie w jakieś tam Biedronce za, nie wiem, 8 zł chyba kupić taką dużą paczkę, czy może... To znaczy, mi się wydaje, że one są w takich paczkach po 250 gramów i najtaniej znalazą za 3,50. No to pięknie, to ja jakieś głupoty opowiadam. A w Lidlu jest za około 6 zł. Czyli też nie jest źle. Tak, za tą samą objętość. Wspomniałaś o kaszach i dlatego muszę się ciebie zapytać, z czego powinna składać się taka wegańska spiżarnia i kuchnia? Aby na pewno niczego nam nie zabrakło, jakie są twoim zdaniem takie bazowe produkty, które można dłużej przechowywać? No zdecydowanie makarony, kasze, ryże. Tak naprawdę nie ma jakichś ograniczeń, tak? Bo
no bo to wszystko jest suche, jeśli jest zabezpieczone dobrze, to raczej nie powinno się z tym nic stać, jeśli nie będzie tam wilgoci. Nie wiem, czy jeśli chodzi o orzechy, na przykład, jeśli nie będzie za dużo światła, to nie będą jełczeć, więc no wszystkie te suche produkty jak najbardziej warto mieć w pobliżu, więc tak powiedziałam o kaszach, do tego jeszcze te makarony strączkowe. Strączki same w sobie, oczywiście przechowywać je można na sucho, ale dobrym patentem jest po prostu gotowanie ich w większej ilości. Oprócz tego, że mamy puszki i zawsze dobrze mieć tą puszkę w szafce, to ja robię tak, że po prostu przynajmniej jakieś 3 rodzaje strączków moczę, potem gotuję i mrożę po prostu. Albo w porcjach, albo wszystko w jednym pudełku, załóżmy fasola w jednym dużym pudełku. I później jak coś gotuję, to naprawdę moje danie robi się 10 minut, bo jak robię takie jednogarnkowe, to podduszam coś zielonego, dorzucam właśnie tą mrożoną fasolę, czy cokolwiek innego i tam jakieś inne dodatki. Ale to jest świetny patent. Jest super, naprawdę. I uważam, że to jest... No jeśli ktoś mi mówi, że jakby gotowanie wegańskie jest pracochłonne, no to ja uważam, że nie, bo ja gotowałam kiedyś bardzo dużo, jak jadłam mięso i pamiętam, ile mi to czasu zajmowało, więc zdecydowanie uważam, że teraz zajmuje mi mniej czasu. A co jeszcze możemy zrobić ze strączkami? Bo dużo osób nie przypada za ich strukturą, z tym, że jednak jesz tam te fasole i to nie kojarzy nam się z naszymi dawnymi, ulubionymi daniami. Jest jakiś taki inny sposób, oprócz makaronu, żeby jakoś je przemycić? To znaczy, można też na przykład, nie wiem, zblendować trochę ciecierzycę. Robię takie spaghetti, w którym ta ciecierzyca jest taka rozpaćkana, więc można ją trochę zblendować, czy tam jak jest miękka, to widelcem to zrobić po prostu. Oczywiście można robić ciasta na bazie strączków. Też nie każdy je lubi, ale ja uważam, że w większości przypadków tego nie czuć. Mhm. Więc jak najbardziej. Oczywiście nie będziemy robić ciast codziennie. Ale no tak, wydaje mi się, że to są takie główne sposoby. Nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Pasty kanapkowe jeszcze. O, pasty, przepraszam, tak. To jest cała rodzina. Tak, i te pasty też można mrozić, tak. Więc no, a poza tym taka pasta może zająć naprawdę niewiele czasu, bo może mieć tylko 2-3 składniki tak naprawdę. I też można je przechowywać, albo mrozić, albo przechować w lodówce, więc zawsze można mieć tego więcej. I tak samo można je przygotować z tych zamrożonych strączków, więc już w ogóle wtedy to przyspiesza cały proces czystej puszki, tak też można je przyrządzić. No więc tak, jak najbardziej. W takiej paście warto, żeby były raz, że strączki, 2 jakieś zdrowe tłuszcze, więc na przykład namoczone pestki dyni bądź słonecznika. No i do tego zazwyczaj daję cytrynę, żeby jednak był jakiś taki element, no taki, który będzie dawał wyrazistość smaku. Czy suszone pomidory, oliwki, coś takiego, co będzie jednak dawało tą smakowitość. Oczywiście tłuszcz jest nośnikiem smaku, ale to albo te peski, albo odrobinę też oliwy, czy jakiegoś innego tahini. Oleju. Tahini. Na miłość. Właśnie, jeszcze masło orzechowe, o to nie powiedziałyśmy. Tak. Masło orzechowe to jest najważniejszy składnik waszej szalotki. Ja nie wiem, czemu o tym nie powiedziałam, bo jestem jednym z tych ludzi, którzy daliby się pokroić za masło orzechowe, jakby mieli wybrać jeden składnik. Tak, zdecydowanie. Ja chyba też bym wybrała masło orzechowe i awokado. Jestem takim typowym wegańskim stereotypowym człowiekiem. Tak. Niektórzy właśnie mają tą dietę wegańską taką dość niskotłuszczową. Ja nie powiem, żeby moja była wysokotłuszczowa, tylko w takich granicach rozsądku, ale jednak w tej górnej granicy. Czyli właśnie te masło orzechowe się pojawia codziennie. Tak naprawdę. Mówiłyśmy o kaszach, o makaronach, ryżach, strączkach. Kolejną taką grupą, którą warto mieć w spiżarni, będą owoce. Czy owoce nie są takie ważne? Jak nie, no zdecydowanie są ważne. Tak. Po pierwsze, tak jak mówiłam o tych owocach jagodowych, warto o nich pamiętać, bo często jest tak, że tylko jak jest sezon, to jemy te wszystkie borówki, jagody, maliny. One tak? są chyba najzdrowsze, nie? Właśnie te znaczy, jagodowe. Tak, bo one są, mają bardzo dużo tych substancji przeciwutleniających, które mają szereg różnych właściwości, więc jak najbardziej warto jeść no najlepiej... Najlepiej to codziennie, ale powiedzmy te 3-4 razy w tygodniu, tak? Dalej, oczywiście
owoce sezonowe, tak? Czyli teraz na przykład mamy jeszcze sezon na jabłka, gruszki. Zawsze warto wybierać te sezonowe, aczkolwiek nie ma nic z tym złego, jeśli mamy dostępne w markecie jakieś owoce sprowadzane i tak dalej, jak najbardziej warto po nie też sięgać. Więc przynajmniej te dwie porcje owoców dziennie powinny być, tak? I też dobrym patentem są jagody i w ogóle owoce leśne mrożone. Tak, tak. One tak. są bardzo tanie. Tak. I też to się łatwo przechowuje i ja jestem fanką. Tak, ja też zdecydowanie. Poza tym można z nich przygotować na przykład lody, tak? Bo one są już zamrożone, dodajemy. To trzeba mieć dobry blender. Tak. Tak. Ja już parę zepsułam na takich przygodach. Ja też. Szczególnie na początku weganizmu, jak zobaczyłam te lody z bananów. Cały czas jadłam, oczywiście z masłem orzechowym. Tak, i poszły dwa blendery. Więc jak najbardziej, tak, te mrożone owoce, bo to często wzbudza wątpliwości. Owoce mrożone zachowują większość swoich właściwości. Oczywiście, jeśli będziemy je wyjmować, rozmrażać i zamrażać, to one będą tracić. Mhm. Natomiast jeśli wyjmiemy i użyjemy ich od razu, to nic nie powinno się stać, czy tam przez chwilę, tak, będą otwarte. Więc tak, warto je zawsze mieć w lodówce, w zamrażarce. To dalej przechodzimy do warzyw. Czy z warzywami jest tak samo? Po prostu sięgamy po te sezonowe? Czy są jakieś takie, które sprawdzą się przez cały rok i zawsze powinniśmy je zjadać? To znaczy, znowu można właśnie korzystać z mrożonek, czy robić swoje mrożonki, czy kupować. I też te warzywa wcale nie będą gorszej jakości. Czasami to jest warte naprawdę rozwiązanie, bo przychodzi taki moment zimą, że już nie wiadomo, co kupić. Mhm. Więc oprócz takich podstawowych tak rzeczy. Więc jak najbardziej. Natomiast warto mieć oczywiście zawsze jakąś marchewkę, włoszczyznę po prostu, żeby móc na tym ugotować zupę. Czyli marchewkę, seler, pietruszkę. Pora, tak, żeby mieć zawsze tą podstawę do jakiegoś dobrego bulionu na zupę. Jedną z takich największych obaw, też mam wrażenie, jest ten strach przed właśnie niedoborami. I wiele osób myśli, że jedynym rozwiązaniem są suplementy. Że musimy suplementować wszystkie składniki odżywcze, bo przecież dieta roślinna na pewno nam zaszkodzi. Czy ty jesteś zwolenniczką suplementów, czy raczej szukasz tych składników w jedzeniu? Zdecydowanie szukam w jedzeniu i tak naprawdę nie trzeba dużo szukać. To, co wiemy, że na pewno w diecie roślinnej trzeba suplementować, to trzeba i po prostu nie ma co wymyślać i szukać w internecie jakiejś alternatywy. Czyli mówię tutaj o witaminie B12 i witaminie D. Oczywiście warto też kwasy omega-3. Jakby nigdy tutaj one nie będą nam wadziły. Natomiast te dwie pierwsze są jakby podstawowe. Więc pozostałe składniki naprawdę można spokojnie z diety wyciągnąć, że tak powiem. A jeszcze jest jod, tak, który może być czasami niedoborowy w diecie wegańskiej, mhm. jeśli nie jadamy wodorostów, soli jodowanej. Ale natomiast jeśli co jakiś czas spożywamy takie składniki, to wtedy raczej nie powinno być problemów. To już nie chcę się zagłębiać w jakieś choroby tarczycy i tak dalej, natomiast są osoby, które muszą na to bardziej zwrócić uwagę, a niektóre mniej, więc wydaje mi się, że tutaj jest temat jasny, czyli te dwie podstawowe, tak. I na sam koniec mam dla Was małą dawkę inspiracji ode mnie. Będą to blogi i książki, które ja polecam, jeżeli Wy szukacie pomysłów na dania. Zacznę od tego, że tak jak mówiłam, nieskromnie polecam Wam mojego e-booka, foodbooka, do którego link znajdziecie w opisie, bo są to po prostu moje ukochane przepisy. Ja w ogóle jestem dosyć słaba w podążaniu za recepturami. Zazwyczaj inspiruję się wpisami na blogach czy książkami kucharskimi. Uwielbiam czytać książki kucharskie i muszę przyznać, że numerem jeden dla mnie nieustannie pozostaje oczywiście jadłonomia. Staram się tutaj nie być totalną wazeliną, ale przyznam szczerze, że próbowałam tylu przepisów od Marty, szczególnie za sprawą mojej mamy, która uwielbia je odtwarzać, że mogę się pod większością naprawdę podpisać. Są wspaniałe, sprawdzone. Och, kocham. To dotyczy też książek Marty. Wszystkie trzy książki są niesamowite. Moją ulubioną jest druga książka, która inspiruje się kuchniami świata. Oprócz tego inne blogi, które Wam polecam, to jest blog Vegan Nerd oraz też książki Alicji, Ervegan i jego książki. Bardzo lubię blogerów Minimalist Baker, Hot for Food, The Edgy Veg
i From My Bowl. Prawie bym zapomniała o jednej z moich pierwszych ulubienic od osoby, której książki miałam już lata temu, czyli o Deliciously Ella. Bardzo lubię też książkę Naomi Smart i od razu Wam mówię, że jeżeli macie ochotę podzielić się swoimi ulubionymi kontami, blogami kulinarnymi, to piszcie koniecznie w komentarzach na YouTubie, jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, albo na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo tam wrzucam zawsze posty związane z najnowszym odcinkiem i bardzo będzie fajnie, jeżeli stworzymy tam właśnie taką bazę wiedzy, inspiracji. Także wydaje mi się, że fajnie będzie też powiedzieć o książkach związanych z weganizmem, które mogę Wam polecić. Na pewno jest to książka How Not to Die, czyli Jak nie umrzeć przedwcześnie, po prostu cegła wegańskiej mądrości o tym, dlaczego ta dieta jest zdrowa. Książka Iwony Kibil, Dieta Wege w praktyce, ona się chyba tak nazywa, też Wam bardzo polecam. I jeszcze jest taka bardzo dobra książka, która nazywa się Becoming Vegan, też bardzo naukowa, oparta o wieloletnie badania, także myślę, że jest to świetne źródło informacji. Jeżeli szukacie więcej materiałów odnośnie weganizmu od strony ekologicznej, etycznej czy zdrowotnej, to tak jak Wam mówiłam we wstępie, wszystkie źródła, które są dostępne u mnie, Wam oczywiście podlinkowałam. Na koniec przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli znajdziecie chwilę na to, aby wystawić podcastowi opinię na iTunesie, dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów recenzji. Dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców, co jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem. Na YouTubie możecie oczywiście podcast zasubskrybować, zostawić łapkę w górę, czy też komentarz na Spotify, dodać podcast do obserwowanych i po raz kolejny odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam jest dużo dodatkowych materiałów i mam wrażenie, że bardzo przyjemna dyskusja. I przypomnę też, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, możecie zawsze kupić moje produkty elektroniczne na karolinasobańska.com/sklep i 10% z zysków w styczniu zostaje przekazane na Fundację Otwarte Klatki. Kochani, za tydzień już normalny odcinek z nowym gościem, także zapraszam Was serdecznie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.